Piotrze, tak. Zapewne teraz byś powiedział, że czekałem bardzo długo na tę grę. To ja tak powiem, Marcin, czekałeś bardzo długo na ten moment, żeby wreszcie zagrać ze mną w jakiś odpowiednik gry cywilizacyjnej. Tak. Najpierw przez 3 lata muciłeś mnie, wydzwaniałeś, pisałeś messengerem, różne metody komunikacji były. Piotr, zagraj we mnie w komputerową grę Sida Meiersa. Cywilizację, mówiłem. Skończyło się na 4. części, potem tam jakaś 5. wyszła, teraz 6. chyba jest. I nigdy nie chciałeś zagrać. Wiesz co mi przeraża? Ogrom tej gry. Nieprawda. Tura, czekasz na swoją turę. Cześć. Co zrobiłeś? No na tym to polega, Piotr, ale cywilizacja, ale wiesz, no weź pod uwagę, że wbrew pozorom, to i tak grasz krócej niż naprawdę cywilizacja się rozrasta. Tak, no tak, tak. Jest to symulacja jakiegoś tam rozwoju historycznego, rzeczywiście. No, więc dzisiaj cię oprowadzę po krótkiej historii cywilizacji, Piotrze. A to krótkie, czyli co, zagram jakieś 5-10 minut? Nie, no myślę, że dłużej. Dłużej, na pudełku jest dłużej. Moi drodzy, krótka historia cywilizacji. Zaprezentujemy wam flow gry. Pokażemy wam, na czym ta gra rozgrywka polega w rozgrywce dwuosobowej. Czyli podobno w tej gorszej wersji. Ten wariant taki dwuosobowy, bo można w tę grę grać w dwie osoby i całkiem nieźle się gra. Trochę no, tak no już wyprzedziłem, się, ale... Tak, no nam się całkiem nieźle grało, chociaż niektórzy psioczą, że lepiej się gra w czterech. Ale zawsze to... w planszówki lepiej się gra w większą liczbę osób. Tak? Tak. I najlepsze dwuosobowe warianty są gier, które są zostały skonstruowane tylko dla tego. To jest tak samo, jak idziemy potańczyć, to lepiej nam się tańczy z kimś niż samemu. Przynajmniej ja tak mam. Tak, słuchajcie, a propos tańca, tutaj będziemy tańczyć, żonglować kartami, no bo jest to karcianka. I mechanicznie zostało to przełożone w ten sposób, że no co robimy? Budowanie cywilizacji polega na tym, że budujemy swoje miasta. Płacimy surowcami, żeby to budować, zbieramy surowce, które nam pozwalają budować kolejne rzeczy i się rozwijamy, rozwijamy, rozwijamy. Tak, albo idziemy w sposób agresywny, budujemy militaria, albo zależy nam na wykorzystywanie zasobów, żeby rozwijać sztukę, kulturę, naukę, etc., etc. Dobra, moi drodzy, zabieramy się za ten tytuł. Lucrum Games. A, nie wiem czy to padło, słuchajcie, jest to oczywiście wersja wznowiona, nowy layout graficzny gry, która się pojawiła w 2016 roku, The Flow of History. I co, więc dostajemy stary, nowy tytuł w pewnym sensie. Odświeżony graficznie. Tak. Z zewnątrz, a czy na kartach, to się okaże. I czy to jest dobre odświeżenie? Czy w ogóle warto było odświeżać tę grę, to w podsumowaniu. Teraz Marcin, zagrajmy, pokażmy, co tu się dzieje. Proszę bardzo. Rozkładamy sobie, o, te pieniążki, to jest zasób, podstawowy zasób. Tak. I z tego korzystamy, tutaj jest, to jest zasób uniwersalny. I to jest pole rezerwy. Pole rezerwy, to nie gra w grze gra tutaj nasz mały magazyn i to, co my mamy tutaj przed sobą. Jest talia podzielona na, moi drodzy, 5 wieków i wiek startowy. Epok właściwie, 6 epok, można powiedzieć. Cała talia kończy się dwiema, czyli internetem i przyszłością. Rozstawiamy te początkowe zestawienie kart, zawsze jest standardowe A. Proszę bardzo, tak się ono prezentuje. Zawsze musimy pamiętać, że tu będzie 5 kart. Po każdej akcji, po każdej turze gracza będzie mu uzupełniać tor. Każdy z graczy otrzymuje swój pierwszy ustrój. Mi się udało wybrać... Mi się. No, trochę słabo, stary. Teraz powinna zadzwonić twoja polonistka. Jakie mi? To była twoja. Mnie przypadło plemię rzemieślników. Ja wybrałem sobie, nie tyle przypadło, no w pewnym sensie tak, bo tam losujemy sobie i ja wybrałem sobie arystokrację. Wiadomo, sprawa. No, jestem kimś. Nie? Nauka. I to jest nasz początkowy ustrój. Oczywiście mamy kartę pomocy, z której będziemy korzystać, jeżeli jesteś... Niezniszczalną. Z tektury. Nie wiem, która z epoka to jest, ale to jest epoka taka późnego, nowoczesnego... Druku. Druku, nie? To akurat tak. Wytnę. W rozgrywce dla dwóch graczy będzie trzeci gracz. Taki wirtualny. Taki bot. Będzie taki bociu. Mamy o czerwoną klepsydrę, to będzie jego znacznik w tym przypadku. To jest tak zwany bankier. Tak. I on będzie nam tutaj blokował karty. I przyspieszał rozgrywkę. I przyspieszał rozgrywkę, bo za jego sprawą będą dochodziły nowe karty, tak? W jego miejsce. My jako gracze będziemy go wykorzystywać do blokowania, do przeszkadzania przeciwnikom. Tak, bo to my w swojej turze decydujemy, którą kartę on będzie inwestował. Co musimy wiedzieć, jeżeli chodzi o rozpatrywanie kart? Wszystkie karty, które my będziemy zakupywać, będziemy układać sobie przed sobą w stosy.
kolorowe. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli ja mam niebieską kartę i kupię następną niebieską kartę, to ja tą kartą przykrywam i jest jakby nowy ustrój, inny. Tak, z nowymi cechami tak. I tak dalej. Zawsze patrzymy na to, co jest na samej górze, jeżeli chodzi o właściwości karty. Czyli zróbmy z mojej karty, możesz mi to pokazać. Proszę bardzo, gdyby tu było coś napisane, proszę bardzo, tu byłoby coś napisane na karcie, to ja bym musiał ją sobie przykryć i wtedy ta karta z tą akcją jest aktywna, a liczę tylko tutaj ikony produkcji. Tura graczy składa się z dwóch faz. Jest faza akcji i w fazie akcji wykorzystujemy sobie jedną akcję z pięciu dostępnych. Zaraz ją mówimy. I kolejna rzecz, czyli kolejna faza, faza porządkowania, czyli moment, kiedy odrzucamy karty, które są na przykład zablokowane przez bankiera. Uzupełniamy całą linię czasu i każdy gracz w aktywnej swojej turze przemieszcza bankiera, którą on kartę będzie kupował. Tego bankiera będziemy umieszczać na sam koniec, przed uporządkowaniem rynku musimy go zmienić, żeby on gdzieś postawił się gdzieś. Tak, no, a uporządkowanie rynku, jak mówiliśmy, to po prostu dokładamy nowe karty, żeby było 5. Dokładnie tak. Możemy zrobić 5 rzeczy. Możemy zrobić inwestycje, czyli my możemy postawić swój żeton, zablokować sobie jakąś kartę i postawić sobie, no nie wiem, na przykład postawić sobie 2. Tak. I to jest jedna rzecz, którą zrobiłem w swojej turze. I tutaj jest ten mechanizm taki przywodzący na myśl pomysł licytacyjny w grze, tak? Że tutaj właściwie jest to licytacja. Też jakby nie do końca, bo jeszcze powiem wam mniej więcej, jak obliczamy te zasoby tutaj, jak one schodzą i tak dalej, jak operujemy nimi, ale jest to rodzaj jakiejś licytacji. My ogólnie blokujemy tą kartę dla siebie, żebyśmy mogli w przyszłej turze ją zakupić. Właśnie. Na tym polega inwestycja, że my ją sobie blokujemy, aby w następnej turze ją kupić. Tak, czyli my jakby inwestujemy w to, dążymy do tego, żeby ją zakupić, ale może się wydarzyć, że na ona przykład... Ona jest w procesie budowania w jakiś tam sposób, albo wynalezienia konkretnej technologii. Tak, bo może tak się wydarzyć, że mimo wszystko ty jesteś zainteresowany tą kartą, ale ja ci mogę ją na przykład odkupić, a właściwie to zaraz przelicytować. Dojdziemy. Zaraz dojdziemy. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w swojej turze, jest to ukończenie. Czyli jeżeli w poprzedniej turze udało mi się zarezerwować tę kartę, to ja informuję Ciebie, że ja kończę ten projekt. Ja go sobie po prostu przykładam jakby tutaj u siebie na swoje pole gracza. Mhm. Te monety kupne wracają do magazynu. Jest też coś takiego jak przejęcie. Gdyby Piotra była teraz tura, to Piotr mógłby się zdecydować przejąć moją kartę. No. Jak byś to przejął, Piotrze? Jakbym to przejął? Podstępem. Podstępem. Ja bym zrobił w ten sposób, że jeżeli tutaj masz położyłeś dwa zasoby, czy też pieniążki, whatever, tak, to ja muszę zapłacić Tobie równowartość tego, czyli idzie do Ciebie dwa. Dokładnie. Dwa zasoby. Plus dodatkowo, ja bym dostał tyle monet, ile miałbym zasobów takich rączek. Czyli handel. Zarabiam na tym, że ktoś kupił coś ode mnie. Tak. Musimy się dogadać o cenę, więc ceny nie są u mnie niskie. To, co jest na karcie, to sobie ląduje do magazynu. I jeszcze ja, jako inwestor, który stracił, biorę pół tego, co jest w magazynie. Tak. No, więc jakby można sprzedać całkiem nieźle, tak żeby się obłowić tutaj w tej grze. Także przejęcie jest strategicznym zagraniem. Musimy mieć pewność, że my jako gracze zyskamy na tym więcej niż przeciwnik. Jak to wiadomo, jak w takich grach, tak, prawda? Tak. Czwartą rzeczą, którą możemy zrobić, jest to aktywacja. Jeżeli spośród naszych kart będziemy mieli kartę z ikoną o takiego koła zębatego, to oznacza, że możemy tę kartę wykorzystać do akcji. Tak, bo to jest na takiej zasadzie, że kupujemy sobie tę kartę, wcześniej w nią oczywiście inwestując, ukończyliśmy, czyli zapłaciliśmy, ona wędruje tutaj na nasze pole cywilizacyjne. Jest naszym silniczkiem. Jest naszym silniczkiem i w każdym momencie możemy nacisnąć przycisk, żeby aktywować akcję, która na niej jest. I tyle. I oczywiście ostatnią rzeczą, którą możemy zrobić, są to żniwa. Jeżeli mamy w swoich zbiorach na przykład tu taką kartę, będziemy mieli, znaczy chyba raczej nie, bo on to raczej przejmie. Pewnie tak. Jeżeli mamy kartę żniwa z takim symbolem roślinek, to znaczy, że mamy możliwości zbierania żniw z plonów. Zbieranie plonów jest bardzo proste, ponieważ dokładamy z tej całej rezerwy do magazynu tyle surowców, ile będziemy mieli ikonek roślinek. Dzielimy to na pół, bierzemy dla siebie. Tak. Bardzo proste. W wielkim skrócie. Symbolika karty i rozmieszczenie ikon, z którymi się tutaj spotkacie w tej grze, dość gęsto jest tych ikon, ale to jeszcze będziemy o tym mówić. Wygląda to w ten sposób, że na górze mam oczywiście nazwę karty. W górnym lewym rogu mamy informację o tym, z jakiej epoki jest ta karta. Ta akurat jest początkowa, czyli to jest jakaś tam starożytność. Tak jest. Później mamy informację o tym, czy to jest jakiego typu jest to karta, czyli militaria, wiedza, budowle, czy to jest cud i tak dalej. Następnie ta akcja, która albo jest natychmiastowa,
albo jest tak jak w przypadku karty Ramzesa, to aktą Piotrze, stała. Piotrze, efektów kart masz 6, także ta. Będziesz teraz to wszystko tłumaczył. Coś takiego, dobra. I na końcu mamy oczywiście taką pomoc, że mamy symbol, który jest przetłumaczony w formie tekstu. W formie tekstu. Na samym dole mamy informację, jaki stały zasób będziemy otrzymywać jako premię naszego silnika, naszej cywilizacji. No i oczywiście patrzymy właśnie na tą lupkę, ponieważ w momencie, kiedy tę kartę będziemy zakupować do siebie, to będziemy dostawać tyle zasobów, ile mamy w swoich zbiorach produkcyjnych, dokładnie to, co jest pod lupką. Tak. I tyle. Właściwie wewnątrz lupki. Wewnątrz lupki. Ponieważ Piotr ostatnio był pierwszym graczem, jak graliśmy, to ja pozwolę być dzisiaj pierwszym sobie graczem. Dobra, dobra, mogę sobie tak postawić? No, możesz pewnie, okay. Dobrze. Moi drodzy, moje plemię rzemieślników przede wszystkim produkuje młoteczki. Ja jestem dobry w rękodzielnictwie. Mhm. Więc ja teraz będę raczej szedł w tę stronę, bo ja potrzebuję tutaj zdobywać trochę siły finansowej. Ja myślę, że ja postawię sobie, ja bym postawił jednak na koszary i stawiam tutaj swoje dwie monetki. I to jest cała moja tura, którą wykonałem. Mhm. I teraz tak, w rozgrywce dwuosobowej bankier w tym momencie przerzuca tę kartę, on ją jakby kupił, te pieniądze lądują w magazynie, mhm. Ta karta zostaje całkowicie odrzucona z gry, ona już więcej do gry nie wraca. I teraz ja jako gracz mogę postawić bankiera na kolejnej karcie. I myślę, że ja, Piotrze, nie mogę ci pozwolić, żeby to było takie wszystko szybkie, więc ja myślę, że on będzie kupował piramidy. I teraz te pieniądze, które tutaj stawiamy na bankierze, to jest dokładnie połowa magazynu. Połowa magazynu równając w dół, czyli tutaj będą dwie monetki. Tak, bo były cztery. Uzupełniamy, proszę bardzo, pojawia się Arystoteles. O. Piotrze, to jest twój faworyt, myślę. Filozofia. Proszę bardzo. To jest to, co zawsze chciałem studiować, niestety nie wyszło. To ty się zastanawiasz, a ja wezmę łyczka kawki. Tak. On też powinien w tym momencie się zastanawiać, bo słuchaj, o tym będziemy mówić, ale w tej grze nie ma przestojów tak naprawdę. No bo ciągle tutaj rozkminiałeś. Ostatnio też było tak, że siedziałeś, czekałeś na mnie, ale też rozkminiałeś. Dobra, ale umówmy się, gramy. Dobra, to ja inwestuję sobie w tego. Tego gościa? Tego gościa Arystotelesa. Tego faceta? Tego faceta. Kolesia? Bardzo mądrego faceta. Dwa. Proszę bardzo. Coś jeszcze robisz? Jedna moja akcja. Proszę bardzo, czyli bankier w tym momencie wykupuje piramidy. Te pieniądze lądują w magazynie. Mhm. Piramidy są usuwane z gry. I masz prawo postawić go sobie gdzieś na jakiejś karcie. To ja sobie myślę, że ty będziesz chciał mnie... nie, ty będziesz chciał mieć przywódcę, więc ja myślę sobie, że tutaj przywódca weźmie, czyli on wchodzi tutaj za dwa. Proszę bardzo, uzupełniamy tor. Mamy latarnię morską. Aha. Proszę bardzo. I teraz ja zaczynam. Moi drodzy, ja w poprzedniej rundzie postawiłem sobie, jakby zabukowałem sobie te koszary. Ja teraz mogę, ja będę kończył tą inwestycję. O. Czy ja ją zakończę? Finalizujesz. Finalizuję transakcję i będę miał koszary. Mhm. Ja zabieram tę kartę. Mhm. Te pieniążki oczywiście lądują z powrotem, idą do magazynu. Te koszary mają tutaj informację, proszę bardzo, w lupce, że za każdy młoteczek, który mam tutaj w swoich aktywnych zbiorach, dostanę jedną monetę. Mam jeden młoteczek, no zabieram jedną tutaj monetę i te koszary lądują u mnie i one są już aktywne i one dają mi jedną tarczę do obrony. Wiesz co, te twoje opisy i te tłumaczenie są takie klimatyczne, że ja już widzę te koszary, to plemię rzemieślników, które zdobywa pieniążki za moteczki. Prawda? A ty masz przepitą arystokrację. Ponieważ ja w rozgrywce dwuosobowej mam taką premię, bonus, że jeżeli ja ukończę... Nie ty, tylko w ogóle gracze. Znaczy gracze mają. Ja ukończyłem, ja mogę jeszcze teraz zrobić inwestycję, bo przejęcie. I ja myślę, że bardzo by mi to pomogło, gdybym mógł... Ty Ramzesa chyba chcesz przejąć, co? Nie, nie, nie mój drogi kolego. No, będziesz miał kolejny młoteczek, a ty lubisz młoteczki. Młoteczki, teraz. Ale ja myślę, że ja postawię sobie inwestycję w latarnię morską. Też masz dobrze. Dwie monety. Też ja dobrze. Sobie stawiam, bo tak uzyskam z tego jedną monetę. Mhm. I ja postawię sobie jedną monetę. Latarnię morską chciałbym zbudować. Okay. Chociaż wiesz co, i teraz tak, bo wiecie o co chodzi. Ja się muszę zastanowić mocno, ponieważ jeżeli ja ten budynek postawię, to ja sobie już nie będę miał tej premii. Nie, właśnie, bo sobie ją zasłonisz. Gromadzisz kolejne ikony, ale tracisz kolejne akcje jakieś tam. Coś za coś, stałe, prawda? Albo natychmiastowe. Dobra, stary, nie wygrasz dzisiaj. Dobra, moi drodzy, w takim razie ja robię przejęcie. Dobrze. Dobra, za darmo mam przejęcie. Biorę sobie Ramzesa. Przejęcie od bankiera będzie polegało na tym, że muszę do banku, do magazynu wrzucić tyle monet, ile bankier tu postawił. Mhm. Zwrócić tę kartę.
I ten Ramzes ląduje u mnie. Czyli masz już przywódcę. Ramzes II, wielki. Moi drodzy, tak gramy... Do momentu, kiedy ta talia się skończy tak naprawdę. I pojawi się karta przyszłości. Którą ktoś wykupi albo będzie w rynku. Musicie jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli zostaną na rynku karty stare, to jakieś tam wiecie, no mamy już czwartą erę, a została karta z drugiej ery, to musimy jej się pozbyć, no bo wiadomo, że rozwój cywilizacyjny polega na tym, że stare rzeczy są passé, chyba że robisz turystyczną sklep kolonialny, prawda? Chyba, że tak naprawdę to się dzieje gdzieś w jakiejś wymyślonej rzeczywistości, gdzie Ramzes może spotkać się z Konfucjuszem albo z jeszcze Johnem Lennonem. Na przykład. A może tak być. Może tak się zdarzyć. Oprawa graficzna. Oprawa graficzna. Ja muszę to przełknąć, wiesz, bo... Przełknij, a ja akurat mi tutaj pokażę. No, ale ty żeś to daleko tam gdzieś. Słuchajcie, oprawa graficzna, gry... Krótka historia... No bardzo na plus, jeżeli chodzi o pudełko, ilustracje. Zostało to unowocześnione. Tak jak wiecie, no jest to wersja, która już na rynku trochę było. W 2016 roku sobie powstała. No i tamta wersja już tak trąci myszką ogólnie. Tak, to jest okej. Okay. To jest nowoczesna ilustracja. Co nie zmienia faktu, że ta okładka nijak się ma do tego, co mamy w grze w środku. No, bo liczylibyśmy na taką piękną ilustrację na samych kartach i niestety otrzymujemy głównie ikonografię. I bardzo proste, minimalistyczne podejście do tego, co jest na tych kartach. Oczywiście, moi drodzy, te dwie ostatnie karty, no to one są już takie wiecie, na wypasku. No są, jest szkic taki. Co nie zmienia faktu, że ja bym jednak chciał, żeby ten rozwój cywilizacyjny z epoki na epokę pod względem kart, żeby się rozwijał, bo wiecie, sztuka graficzna, malarska też ma swoje pewne opoki. Aha, czyli chciałeś zrobić taki moment, żeby połowę pokoju teraz wypadło. Pół świata upadło. Chciałbyś zrobić to w ten sposób, jakbyś był artystą, producentem tej gry, że na przykład grafika zmienia się wraz z epoką, w której jesteśmy. Dokładnie. Czyli jeżeli mamy starożytność, no to wiadomo, tam jakieś ryciny, coś i tak dalej. Na papirusie. Idziemy sobie dalej, pojawiają się jakieś fotografie, bardziej skomplikowane później ilustracje. Później mamy Photoshopa. A jest komputer, jest internet. Jest komputer, tam, internet, jest Apple. Rzeczywiście. Słuchajcie, to co jest na tych kartach jest mimo wszystko bardzo dobre, bo ja nie miałem, nie wiem Marcin jak ty, ale ja nie miałem problemu też z odczytaniem symboliki kart. Wszystko jest jasne, klarowne. Pod względem czytelności. I jest to super naprawdę zaprojektowane. Trochę może bym tutaj napsioczył, chociaż to jest takie, myślę, czepialstwo, jeżeli chodzi o symbol tego przychodu. Tutaj jest taka... Lupka. Lupka i w tej lupce, która jest stosunkowo mała, jest jeszcze mniejszy symbol, który jest bardzo istotny przy zliczaniu przychodu, więc może ta lupka powinna być większa, ale to jest takie... Nie mieliśmy z tym problemu. Nie mieliśmy problemu. Nie było. Mnie jedynie przeszkadza to, że tak ładne pudełko, które widzę w sklepie, mówi mi o tym, że to będzie naprawdę epicka gra cywilizacyjna. Że trochę cię okłamuje. Umówmy się. Dla mnie to jest takie trochę... No trochę oszukańco jest to. No jest coś takiego, że jak patrzysz na ilustrację, to naprawdę przyciąga wzrok, bo to jest naprawdę dobrze wykonane. To mam wrażenie, że te same ilustracje, klimat jest pod względem mechanicznym, ale nie ma tego czegoś tutaj nie ma w tych kwestiach wizualnych. A przydałoby się, oczywiście grając w tę grę, to powiemy w mechanice, sprawdzamy, gramy w sposób arytmetyczny, matematyczny, sprawdzamy ikony i liczymy liczby, dodajemy do siebie, sumujemy. Wykonujemy najlepsze ruchy pod względem wydajności zdobywania punktów. Ale słuchajcie, jeżeli jesteście takim graczem jak ja i myślę ty też, jak zbudujemy sobie tutaj cywilizację, czyli zbuduje nam się tutaj taka ilustracja trochę, no bo przecież kolekcjonujemy karty, więc kolekcjonujemy też ilustrację, tak by taka panorama nam się tutaj zrobiła, epoki, w której żyjemy. Czytając te karty, widząc co mamy zbudowane, możemy sobie dużo naddać. Ale to jest nasze podejście do gry. Jakby tego nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy, ale i tak to w kwestii klimatu będziemy mówić i tak sobie tutaj gra całkiem nieźle radzi. Jakość, i tutaj myślę, że to jest na bardzo wysokim poziomie zrobione, bo tak, karty, mimo że na takim dość giętkim papierze, to ona jest taka płócienna ta karta. Tak. Wzmacniana. Karty gracza na grubej tekturze. Mamy... Niezniszczalne, stary. Mamy znaczniki... Mamy znaczniki zrobione z drewna, klepsyd każdego gracza z intensywnym kolorem. Super. Daltoniści sobie nie poradzą. Każdy z budynków konkretnego stylu, czyli tutaj mówię o ustroju, budownictwie, militaria. O militariach i te sprawy, każdy jest w innym kolorze, ma też swoją ikonę.
Wszystko jest tutaj czytelne. Te małe punkciki, żetony. No, nie obraziłbym się, jakby to były takie piękne, że plastikowe żetony, bo tym operujemy tu często, zauważ. Dobra, co nie zmienia faktu, Piotr, że to jest kwestia jeszcze tego, że to dzięki temu możesz tę grę mieć taniej. Oczywiście, zgadzam się. A nie jest to element taki, gdzie naprawdę, jak niezbędny. Ja nie będę miał, to nie, są nie. Tylko znaczniki. Może gdyby były trochę większe, chociaż nie. Zostawmy nie? to, okej. Okay. Subiektywna ocena. Przez to, że okładka nas okłamuje, no niestety tak jest, w środku dostajemy coś innego niż to, uważam, że powinniśmy dać tę grę trójkę. O, nie. Jak jeżeli daliśmy czwórkę kwestii wykonania ostatniej grze, jeżeli to była ostatnia gra, czyli do boju towarzyszy, to tej grze powinniśmy dać dobrą ocenę, przynajmniej. Dlaczego, Marcinie? Zobacz, masz sporo kart, bardzo ładnej jakości, konsekwentne jest to zorganizowane, wiesz, możemy średnio zrobić. Dostajesz niezniszczalną kartę pomocy, którą możesz zabić. Zobacz, stary, pa, widzisz tego kota tam? To nie jest trzy. Trzy to wiesz co to jest? Pokażę ci grę na trzy. Ale ja też mówię nie tyle o ilustracji, Marcinie, ale o wykonaniu. O wykonaniu. Możesz mieć ładne wykonanie detali? Ja wiem o tym, dobra. Czy możesz mieć ładną grę cywilizacyjną? No dobrze, wiem o tym, ale zobacz. Chodzi też o jakość tego, co dostajesz na tej karcie. Jaką kartę dostajesz? Jakie elementy dostajesz? Teraz to bardzo ładnie zrobione. Piotrze, tamtej grze. Ty się kłócisz, stary, ale te grafiki są brzydkie. Ta gra nie jest nowoczesna w żaden sposób. Marcin, to co? Kamień, papier, nożyce? No daj, jedziemy, no. Ale o tym nie może decydować. Nie, wiesz, nie los. No wiesz, w grze też występuje los i nie ma z tym problemu, nie? No nie Marcin, ma z tym to problemu. Tak. Ja daję tej grze 4,5 za jakość wykonania, pomimo faktu, że nie spełnia tego, może co być jest czwórka. Na pudełku. A ty dajesz ile? 3, czyli suma summarum jest 4. 4. Niech będzie. Widzisz? Z minusikiem dla ciebie, dobra, niech będzie. 4. 4. Cztery. Jeżeli chodzi o klimat, jest to wszystko ze sobą powiązane, dlatego jest to po wizualce. Mimo, że to jest takie wszystko proste i ikonograficzne, rozumiem, że wychodzę z okresu przekształcenia się człowieka z małpy w człowieka. I jakby no, rozumiem, że to jest tak, ale jakby pod względem wizualnym nie widzę rozwoju. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Co nie zmienia faktu, że widzę rozwój, że moja cywilizacja jest silniejsza, ma więcej punktów, więcej zarabia. I dlaczego to odczuwasz, dlaczego to widzisz? Bo rozumiem, że widzisz i odczuwasz. Odczuwam, ponieważ ja sobie dużo dodaję, Piotr. A, dodajesz sobie. Ale ja sobie chyba też dużo nie dodaję. To znaczy, pomimo faktu, że ta gra mi na talerzu żadnych ilustracji pięknych nie daje, w których mogę się gdzieś tam poruszać wyobraźnią, to przełożenie mechaniki, czyli symulacja pewnych działań w grze na klimat ma duży wpływ, bo na przykład oczywiście są też minusy, oczywiście, o których powiemy, nie? Bo mieliśmy na przykład Johna Lennona, który był przywódcą wielkiej cywilizacji, w której było gdzie miałeś komputery? miałeś komputery? No komputery to John Lennon komputery, nie, ale to miałeś, nie źle, poczekaj, ale to było śmieszne, bo miałeś komputery, a nadal miałeś kuszników. Na przykład. Wiecie, słuchajcie, no bo to jest gra losowa, tutaj te epoki się mieszają ze sobą, więc może być taka sytuacja, że będzie mieć wieżę Eiffla, moim przywódcą będzie Chinggis Khan, a dodatkowo będzie prasa drukarska, a obok będzie komputer, nie? Więc... Piotr o tym mówi dlatego, bo nigdy nie grał w gry cywilizacyjne. No tak, dobra. Dlatego to jest zabawne. No jest, bo to mi trochę psuje klimat, wychodzi z tego klimatu, nie? Ja nie wiem, jak powinno to, być może nie jest to wykonalne w kwestii mechaniki zrobić taką grę nie losową, da się, w której... Nie da się, Piotr. Dobra. Nie da się. Ale mimo wszystko jest tu coś takiego, że pomimo faktu, że jest to czysto arytmetyczna, mechaniczna zabawa, zagrasz. To ja czuję, że rozwijam i że zagrasz jeszcze raz. Tak. Tak. Pod względem klimatu, gdyby te ilustracje były naprawdę miodne, to można byłoby spokojnie... Czwóreczkę dać, a dajemy trójkę. No ale nie wytrąca cię z klimatu to, że John Lennon nie rządzi twoją problemu. Kapitalistyczną cywilizacją, w której jest obok piramid, jest wieża Eiffla. Merkantalizm, jak to się nazywało? Zostaw. Jak to się, bo to było śmieszne nazwa. Słuchajcie, zróbmy jakieś absurdalne połączenie, w której w tej grze może wystąpić. Marcin, na przykład. Proszę przywódca, bardzo. John Lennon. John Lennon będzie przywódcą. Jeżeli chodzi o kwestie naukowe, będzie to komputer, proszę bardzo. To akurat nie jest jakoś bardzo absurdalne. Twoim ustrojem będzie merkantylizm. Dobra. Jeżeli chodzi o kwestie cudów, będziesz miał Taj Mahal. Okej, trochę nie ten kraj w ogóle, ale okej. A jeżeli chodzi o militaria, to będziesz miał rycerzy. Będę miał rycerzy, którzy dodatkowo będą bardzo wierzący. Czekaj, jeszcze jakiś budynek bym ci zdał, nie? Żeby był śmieszny. Tak, tak.
Elektrownia atomowa. I elektrownia atomowa, nie? A obok oczywiście może być jeszcze wieża Eiffla i piramidy. Czy to tworzy klimat, Marcin, twoim zdaniem? Czy to cię nie wytrąca tak, z klimatu? Tak, dość zabawny klimat, nie sądzisz? No dobra, ale gra nie jest zabawna, chyba nie ma. Widzisz, ty jesteś przyzwyczajony do tego, że Taj Mahal... Czy to jest zabawne? To wszystko... Nie, to jest bardzo poważne, bo ty masz budować potężne cywilizacje. W której piramidy są obok wieży Eiffla i obok John Lennona. W każdej grze cywilizacyjnej, za każdym razem, kiedy widzisz zwiastun, jest pokazany wielki przywódca, który prowadzi swój naród ku chwale wielkiej potężności, wielkiego imperium. No dobra, tak to jest konstruowane. Ale... Wszyscy ci, co grają w cywilizację, chcą grać w gry, które wyglądają ostatecznie tak. No właśnie, bo ja chciałbym, żeby ta gra tak wyglądała, ale tak zobacz, nie wygląda. No tu masz jakiegoś kolosa, który trzyma bombę atomową. Czyli jest jednak jest humor. Trochę żart. Jest żart. Jest żart. To jest konwencja żart. I trzeba to zaakceptować. Zgadzam się. Budujemy ciekawe rzeczy. Pod względem klimatu wiele rzeczy oczywiście do siebie może nie pasować, ale to tworzy charakter tej gry. Każdej właśnie cywilizacyjnej. To do, wiesz co, obroniłeś to, bo ja byłem skłonny grać, dać tej grze za klimat 3, ale obroniłeś mi tym aspektem, którego ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem tej rakiety. No ale zobacz, to jeszcze piramidy jedno. Stoją obok wieży Eiffla i tutaj świątyni chińskie. Tylko, że wiesz, ogólnie mam wrażenie, że chociaż ten John Lennon też jest taki śmieszny. Czyli to jest taka krótka, humorystyczna gra cywilizacyjna. No bo gra poprzez wieki już nie jest humorzasta. Raczej. Jest na powaga. Jest powaga czy nie? Jest poważnie. Jest powaga. Jest poważnie. Jest powaga. Jest na pewno czyli bardziej. To powinno się nazywać krótka, historia cywilizacji z żartem w tle. Dajmy czwóreczkę. Pod względem klimatu zostaje czwórka. Zgadzam się. Dobra. Dobra. Mechanicznie. Mhm. Czyli samo mięso całej gry. Czyli? Kolekcjonowanie. Jak ja usłyszałem, że będzie to cywilizacja. A, dobra, okej. I będzie to, że tam jest tylko ileś tam naście kart, 10. Mhm. To, że mała talia kart. To ja mówię, no nie wiem. Niewykonalne. Ja, no, odważny pomysł. Mhm. Zrobić grę cywilizacyjną taką tylko z jednej talii kart. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda poprzez wieki w środku, to zdaje sobie sprawę, że jednak tych kart musi być, bo budujemy cywilizację. Mhm. Nagle się okazało, że z tej małej talii wyciągnęliśmy naprawdę dużo rozkminiania matematycznego. Zgadzam się. Łączenie ze sobą tych zestawów kart, żeby mieć jak największy silnik. Sporą dozę klimatu nawet, pomimo ikonografii. Pomimo ikonografii. Kilka takich żartów właśnie, łączenia ze sobą różnych rzeczy, które gdzieś tam epokowo nie pasują i miejscem istnienia. Co nie przeszkadza w sumie jakoś tak bardzo. Rywalizacja na bardzo wysokim poziomie, bo ten bankier w rozdyce dwuosobowej mocno przeszkadza. My musimy sobie tutaj wykupywać. Musimy patrzeć na symbole, żeby nie stracić pieniędzy, bo jak nie będziemy mieć pieniędzy, to jest właśnie koniec gry. Tak. Także to jest tak skonstruowane, że to wszystko jest logiczne. Czyli musimy mieć produkcję, która daje nam pieniądze, żebyśmy mogli inwestować, inwestycja musi się zwrócić. Tak to, jak to wygląda w grach cywilizacyjnych, więc z tym nie mam najmniejszego problemu. Czyli jestem zaspokojony. Jesteś kontent. Czyli otrzymałeś małą grę cywilizacyjną, tak, która de facto wcale nie jest taka mała, bo to nie jest gra, którą możemy zaproponować babci, dziadkowi. To nie jest gra dla każdego, z pewnością. Jeżeli ktoś nie lubi w grze karcianej sporego liczenia, łączenia i takiego taktycznego myślenia, strategicznego, planowania. Ja coraz macham głową, bo się zgadzam. To nie jest gra dla tej osoby. Cały czas się zgadzam. A jeżeli lubicie gry cywilizacyjne, które wam dadzą to, co duże gry cywilizacyjne, chociaż w jakimś stopniu, to być może właśnie to jest ta gra, która powinna znaleźć się na waszych półkach. Tak. Czy zgodzisz się ze mną, że mechanicznie możemy tej grze dać dobrą szóstkę? Szóstkę? A bierzesz pod uwagę na przykład skalowaność tej gry? Biorę pod uwagę skalowaność, dlatego jest bankier zrobiony w dwuosobowej. Jeżeli chodzi o dwuosobówkę, to tu jest wariant, który... Ja nie wiem, dlaczego gracze tak psioczą, bo czytam różne recenzje tej gry i oglądam różne recenzje i raczej jest taka opinia, że ten wariant dla dwóch graczy jest taka bieda ogólnie, że tu się... Ja wiem, czy jest bieda. Wiadomo, no... Ten bankier jest po to, żeby przyspieszyć rotację kart, ale przede wszystkim wykorzystujemy go Jako blokadę, czyli dostajemy dodatkową funkcję. Ja uważam, że ten dodatkowy bankier, który tutaj jest, urozmaica bardziej rozgrywkę. Ja uważam, że tak się powinno grać w tę grę. My czuliśmy flow, czuliśmy to, że to jest strategiczny aspekt naszych rozgrywek. Wiedzieliśmy o tym, że nasz przeciwnik też go użyje, więc też próbowaliśmy blefować, rozmawiać na różne rzeczy, żeby on czegoś nie zrobił, więc ten wariant rozmowy nad stołem też jest bardzo istotny, bo to są, wiecie, to są te dyplomatyczne rozmowy, których w instrukcji nie ma. Nie ma, a wystąpiło w grze. A to jest wielka siła wbrew pozorom w tej rozgrywce dwuosobowej, bo to naprawdę mocno przeszkadza. Tym bardziej, że jeżeli nastawicie się tylko i wyłącznie na jedną strategię, a uważam, że powinno być kilka dróg zdobywania punktów, będziecie chcieli iść tylko jedną drogą, to strasznie psuje szyki.
Zgadzam się z tobą w pełni, bo ja nie jestem jakimś dużym fanem dużych gier cywilizacyjnych, natomiast stałem się fanem małych gier cywilizacyjnych, jeżeli takie istnieją, prócz tej, nie wiem tego. Ta zagości na moim stole bardzo często, nawet Agę zaproszę do tego tytułu, bo uważam, że to jest naprawdę przyjemny tytuł, który co daje. Tak już podsumowując mechanikę, bo się z tobą zgadzam. To rozlewasz miód na serce. Chociaż przegrałem i to sromotnie, bo ile miałem punktów? 10 do 60 było. Do 46. Ja wam polecam tę grę, nie? Bo nie umiem w nią grać. Dobra, ale słuchajcie. Tylko ja bym myślę chyba trochę tutaj tak obniżył ten próg tej oceny. Dlaczego? Bo kwestia losowości tej gry jest taka, słuchajcie, że ja w swojej ostatniej partii z Marcinem uważam, że grałem bardzo dobrze. Ktoś może powiedzieć, że no nie wykorzystałeś pewnej sytuacji, która się nadarzyła, a przydarzyła się tobie. Tylko ta gra dawała mi to, co w danym momencie mogła mi dać i dawała mi średnio. I ja też nie mogłem jakby w 100% wykorzystać. Ale musisz sobie zadać pytanie, czy to była właśnie kwestia losu, czy ja dobrze używałem bankiera i zajmowałem karty, które dla ciebie mogą być istotne. No dobra, było kilka razy też tak, że zabierałeś bankiera kartę, która nie była mi potrzebna. Coś ci powiem, o losowości moglibyśmy powiedzieć, jeżeli byśmy z 15 kart wybierali 5 i nimi grali. Cały stos przechodzi przez nas. No dobra, ale zauważyłeś... Może oczywiście ci nie pasować pod podejście, które masz. Zdaję sobie z tego miałeś sprawę. Miałeś raz taką sytuację, że trochę przeholowałeś, bo słuchajcie, kwestia popełniania błędów w tej grze, nie leczenia zasobów. Wiecie, jak to może się skończyć? To może się skończyć tak, że się zablokujecie i nie zrobicie nic. Nie, jak nie macie pieniędzy u siebie, to nic nie postawicie, nic nie kupicie. Jak nie macie akcji, możliwości zarabiania pieniędzy, koniec gry jest dla was. Ale umówmy się, jeżeli cywilizacja nie zarabia pieniędzy... Gra nie wybacza błędów, więc przygotujcie się na to, że jeżeli popełnicie sobie błąd, to nie jest splendor, że wiecie, że sobie tam coś zbieracie, a jak to, to tamto, a jak nie to tamto, coś tam zawsze wyjdzie i to nie będzie sromotna klęska. Tutaj błąd może spowodować blokadę w grze. Koniec, kropka. I kończymy grę, nie ma. Więc Marcin, wiesz co, chyba przekonałeś mnie jednak do tej szóstki. Mechanicznie 6 na 6. Celująco jest. Celująco. Wiesz, jeszcze dlatego, że mamy ten aspekt licytacji, a ja nie lubię gier z aspektem... Wiesz, ale to nie jest mamy taką przygodę z licytacją. Ale nie? To jest tak, wiesz, jak jest. To nie jest taka pseudolicytacja. Bo ja nie mogę podrzucić czegoś więcej pieniędzy na coś, żebyś tego nie kupił. Tak. Jakby nie mogę podbijać stawki. To po prostu zarezerwujesz coś konkretną kwotą, koniec. Bo jakby była to czysta licytacja, to nie. Od razu, wiesz, mamy złe doświadczenie z grami licytacyjnymi. Na przykład... Wiesz, gildie, nie? A, gildie. Ale tam o to w licytacji... Trząt gry, nie? No trząt gry, no ale wiesz, o co chodzi. To tam... Liczyłeś te pieniądze, też tak, tutaj, ten nie stosy. Ma tego. No, nie tylko, ma. Wiesz co, Marcin, tak odnośnie tej mechaniki, może byśmy zjechali trochę, wiesz co, nie, tutaj tak zastanówmy się razem, zobacz. Piotr, tylko szybko, wiesz, tam mi się kończy problem, czas po prostu na karcie. W grze jest dużo takich nieintuicyjnych mechanizmów. Mieliśmy z tym ogromny problem. Aha, to jest rezerwa. To potem to wędruje tu, a to tam. A z tym, wiesz, to jest aspekt mechaniki gry. Ale zadam ci pytanie. Czy to jest intuicyjne? Czy intuicyjne, nie jest. Czy intuicyjne jest dla ciebie poprzez wieki? Grałeś w tę grę? Wiesz, jak to się rozkłada? No ja wiem. Tylko ja mówię tutaj, Marcin, jesteśmy tu i teraz. Czy to jest intuicyjne dla ciebie? Też teraz, masz ten problem. Teraz, po pierwszej partii, tak. Czy już będziesz wiedział, obudzę cię o 3 w nocy i powie Marcin, a czy z rezerwy wchodzi to tu, a to tam? Tak, będę już teraz wiedział. Ale to trzeba, tę grę trzeba rozegrać dobrze. Trzeba ją bardzo dobrze zrozumieć, bo budowanie cywilizacji nie jest proste, wygrać wybory nie jest proste. A wychodzi na to, że stworzyć grę cywilizacyjną, w której mechanizm będzie intuicyjny, nie jest proste. Zostaje szóstka. Niech będzie szóstka. Próbowałem, okej. Szóstka. Mój ulubiony dział, czy pudełko. Moi drodzy, to wszystko... Jest oczywiście w małym pudełku. Takim, aż tak małym? Też małym. Oczywiście tutaj 1/3 to, wiecie, tam nic nie ma. Pieniądze pudełko musi wyglądać. A, dobra. Jeżeli chodzi o pudełko i to, co, jak to się wszystko mieści, jest to dobre zapakowanie. Jest wiele, mówi to do życzenia. Ale jest to przede wszystkim takie zapakowanie, w którym nie ma zbyt wiele powietrza, więc A, wydawca nas nie oszukuje, B, otrzymujemy grę bardzo ładnie wykonaną, w której na aspekt rozkładania gry nie jest jakiś żmudny. Pudełko nam pomaga w tym? Nie. W żaden sposób nie jest, ale gra jest, słuchajcie, mała, bo to jest talia kart, dwa znaczniki, żetony i lecimy z flow. A, jedna rzecz jeszcze, a propos, bo nie wiem to czy w mechanice, czy tu. To trochę woła o pomstę do nieba, słuchajcie, naprawdę może trochę większa instrukcja drugim razem. Tu jest sporo miejsca na większą instrukcję. Chodzi ci, że ta czcionka jest taka malutka miejscami, prawda? Zredagowanie tej instrukcji... Na pewno nie było łatwe. Nie było pewnie łatwe, bo trudno jest wytłumaczyć grę, która ma swoją głębię.
jest dość skomplikowana i zrobić to w taki sposób... Ale większe. Ale większe, to powinno być większe, bo rzeczywiście tutaj mamy takie trochę zmęczenie oka po tym. Tym bardziej, że tych stron mamy 20, no jest. 24, z czego 22 są takie. Jeżeli mamy duże pudełko, wykorzystajmy fakt, że instrukcja może być większa. To naprawdę by się lepiej czytało, przyjemniej. Tak, tu wiem, się ale się powiedział, że koszty, że nie mogli. Tak, na pewno, nie? Dobra. Słuchajcie, tu się zaczyna gra. Tak. Niech ten kontakt pierwszy z grą zaczyna się w instrukcji. Niech to będzie przyjemny kontakt. Albo zróbcie takie małe pudełko. Czwórka. Czwórka, a pudełko. Czy tak? Nie no, czwórka? Czwórka. Dobra, czwóreczka. Dobra, dobre pudełko. 60 zł. Piotr. To jest bardzo dobra cena. To jest cena do jakości, pomijając fakt, że no, gra nas oszukuje, nie mamy ładnych ilustracji, ale mamy bardzo czytelne ikony, wzmacniane karty. Wow, ja daję tutaj 5 zł. Na 6. Dobrze, 5 na 6, proszę bardzo. Dobra, jesteśmy zgodni. Jest zgoda. Słuchajcie, średnia jest nieubłagana i wychodzi tak 4 z dużym groszem, takim z dużym plusem. Czyli 4,5. 4,5. Czy 6. To jest naprawdę dobra gra, tuż zaraz, żeby być bardzo dobrą grą. Ma kilka takich rzeczy, które są niuansami, które mogą przeszkadzać niektórym graczom, ale pod względem gry cywilizacyjnych jest to solidne mięcho w pocketowych rozmiarach. Tak, jeżeli szukacie gry, w której będziecie mogli budować swoją cywilizację, to być może jest tytuł, od którego powinniście zacząć. Zacząć, aby przejść na większe tytuły. O! Tak! Piotr! No. Dobra, jest, dobra. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Cześć. Mam nadzieję, że nasz film był pomocny, jak zawsze. I teraz po youtubersku komentarz zostawić, czy graliście, czy Wam się podobało. Czyli subskrybujcie, oglądajcie i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy gadki tutaj przygotowanej. Uwaga, łapki w górę, bo bierzemy udział w różnych plebiscytach i zawsze chcemy być na listach top 10. Tak, i dodatkowo pamiętajcie o tym takim tam dzwoneczku. Dzwoneczek i łapka w górę i subskrypcja. Bo my robimy różne rzeczy z zaskoczenia, a Wy musicie wiedzieć, że to zaskoczenie jest. Ja jeszcze sobie popatrzę trochę. Zakończmy tą taką, tą w taki sposób. Pięknie, co? No, stary. Także tego. No. Co? Jeszcze brakuje tutaj coś, wiesz? Wiesz co? Ja bym jeszcze jeszcze kilka zdjęć naszych. Ja bym zrobił jakieś, masz jakieś ordery albo jakieś, nie wiem, medale. Została wydana w 2016 roku. I Piotr, do mnie moja kobieta. Piotr, druga wpadka dzisiaj, no. Naprawdę? Dobra, okej. Okay. Ale możemy nagrywać, bo to Ania też bardzo często dzwoni, ja na przykład nie psioczę wtedy na ciebie. Także tego, nie? Trzeba, równowaga musi być, nie? Ja mogę, poczekaj, bo muszę sobie ktoś nas dokładnie nazywa, bo chcę, żeby ktoś nas używał. Tak, nie używaj terminologii takiej specjalistycznie, bo tak powiedział, że nie czytaliśmy instrukcji, dokładnie, nie? Tak. Dobra. Sorry za tatę, nie? Jakbyś tak nie chciałem. Ale tata, że co? Nie, ale dzwoni tata, by spytać się, jak długo jeszcze będziemy grać, nie? To jest mój tata, no tata może spytać, jak długo będziemy grać. Trochę tak, który się czuje, jak miał 12 lat, nie? Kiedy kończysz? Obiad. Kurde, muszę zadzwonić do taty i powiedzieć mu, żeby nie dzwonił w momencie, kiedy jestem zajęty poważnymi rzeczami, nie? No właśnie. On nie może tego zrozumieć, że się zajmuje poważnymi rzeczami, ale wiesz jak to jest, przetłumacz teraz mamie i tacie, że... Że grasz w grę. Że gram w grę i że dla mnie to jest ważne i że to jest... Tylko wiesz, on mówi, grasz w gry, a zarabiasz pieniądze? No właśnie. A, sorry, nie, no bo to jest świętość, tak jak tu i tam. I tam. Zgadza się. Widzisz? Dobra, już, skończ. Stary, zobacz, skończ, podziękowanie. Podziękowanie kolejne, dyplom dla Piotra Augustyniaka, to wszystko tam będzie, nie?